Piątkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczek wraz z naszym gościem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, a dziś z nami Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór z Brukseli. Panie pośle, miał być ład, a mamy na początku roku zamieszanie w związku z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu. Wielu nauczycieli, policjantów, pracowników administracji publicznej pisze, że z zaskoczeniem, że ich pensje względem grudnia są niższe, a miały być przynajmniej takie same albo nawet i wyższe. Panie redaktorze, no jesteśmy już, zdaje się, mądrzejsi od samego rana. Był komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także komentarz pana ministra Wąsika, jeżeli chodzi o płace służb mundurowych, wyraźnie wyjaśniające, że zarabiający mniej więcej do 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie nie mogli na Polskim Ładzie stracić, jeżeli gdziekolwiek jest wypłacane są jakieś mniejsze sumy, one najprawdopodobniej wynikają z indywidualnych błędów. Zarówno MEN, jak i minister spraw wewnętrznych jest otwarty na informacje o tym i no właśnie, te rzeczy będą wyjaśniane. No tak, tylko że już mleko się rozlało, od wielu ludzi z zaskoczeniem zobaczyło swoje pensje. Czy to nie pokazuje, że ta kampania informacyjna była niewystarczająca? No bo tak naprawdę wszystko z tego, co się dowiadywałem, rozbija się o to oświadczenie, ten wniosek PIT-2. Trzeba by należało tak, to redaktorze, złożyć u pracodawcy. Ja tylko przypominam atmosferę w momencie, kiedy wprowadzaliśmy 500+. To był kwiecień 2016 roku. Wtedy także pierwsze dni były pełne tego rodzaju informacji, że ktoś tych pieniędzy nie otrzymał, że komuś nie przyjęto wniosków, że ktoś został oszukany. I tak dalej, i tak dalej. Niestety także w tym przypadku, w sytuacji, kiedy te rozwiązania, które są zaprezentowane w Polskim Ładzie, są korzystne dla 18 milionów podatników, mamy od samego rana informację, że dla kogoś wynagrodzenie jest mniejsze. Powtórzmy jeszcze raz, panie redaktorze, każdy, kto na etacie zarabia mniej niż 12,5 tysiąca, na Polskim Ładzie nie może stracić. Jeżeli są jakiekolwiek przypadki, 12,5 tysięcza miesięcznie, więc to są niemałe wynagrodzenia. Więc jeżeli są jakiekolwiek przypadki, że ludzie, którzy mają takie wynagrodzenia, a mają wypłacane niższe wynagrodzenia, to należy wyjaśnić i zarówno należy minister to wyjaśnić edukacji pracodawcy narodowej, jak i szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z pewnością rozchodzi się o to oświadczenie PIT-2. Ale panie pośle, czy to zawsze ma być tak, jak się rozpoczyna nowy rok podatkowy i wchodzą różne rozwiązania, że jest ten chaos? Bo on jest związany nie tylko teraz z Polskim Ładem i tym oświadczeniem dotyczącym naliczania ulgi comiesięcznej na podatek dochodowy, bo o to chodzi. Nie rocznie, tylko właśnie comiesięcznie. A przecież ta sama bardzo podobna kwestia była teraz związana z podwyżkami za gaz. Też część samorządów nie dopilnowało spraw, część spółdzielni mieszkaniowych nie dopilnowało pewnych spraw, no i są bardzo duże podwyżki. Czy to zawsze będzie już tak, że jak rozpoczyna się rok podatkowy, to rozpoczyna się zamieszanie, chaos informacyjny? Panie redaktorze, no jest taka zasada, że każdy z nas, każdy z obywateli powinien pilnować swoich interesów. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że lepiej pewnie by było, gdyby tego rodzaju sytuacji nie było, no ale w przypadku podwyżek cen gazu, powtórzmy także, no, żadne gospodarstwo domowe nie może być obciążone, korzystające z usług PGNiG, nie może być obciążone wyższymi kosztami tej podwyżki niż około 40% po zastosowaniu tych ulg wynikających z pakietu osłonowego. Natomiast no, wszystkie inne sytuacje, które rzeczywiście zdarzają się, one wynikają z tego, że albo prezydenci miast zawalili, nie przypilnowali interesów mieszkańców komunalnych, albo też szefowie wspólnot mieszkaniowych nie wystąpili w odpowiednim czasie do PGNiG. Są jeszcze sytuacje z województwa wielkopolskiego, gdzie doszło do prywatyzacji sieci gazowych
I tam już na jesieni tego poprzedniego roku mieliśmy do czynienia z bardzo wysokimi podwyżkami. Panie pośle, pomówmy ale jeszcze o innych tutaj podwyżkach. Polskie państwo nie ma na to wpływu. Pomówmy jeszcze o innych podwyżkach i niestety nie są to podwyżki pensji, a stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o czwartej już podwyżce, o 0,5 punktu procentowego. No i mamy obecnie, właściwie to od jutra, bo jutro decyzja wchodzi w życie, stopy procentowe największe od września 2014 roku. A co jeśli ta cała seria podwyżek, a być może i będą i kolejne, wcale nie spowoduje spadku inflacji? Panie redaktorze, tutaj oczywiście nie mamy czasu, żeby tę kwestię wyjaśniać, ale tak najogólniej. Podwyżki, o których pan wspomina, rzeczywiście to jest już czwarta kolejna reakcja Rady Polityki Pieniężnej na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o inflację. Ta podwyżka, ona będzie ograniczała tak zwaną inflację popytową, no mówiąc takim skrótem myślowym konsumencką. Natomiast jeżeli chodzi o inflację kosztową, bo mamy różne przyczyny naszej inflacji i te o charakterze kosztowym, i te o charakterze popytowym. Więc na popyt te podwyżki stóp będą oddziaływały pozytywnie za jakiś czas, czyli mówiąc inaczej, tę inflację będą ograniczać. Natomiast jeżeli chodzi o inflację kosztową, wywołaną głównie wzrostem cen surowców, w tym także energii, takiego wpływu nie będą w oczywisty sposób miały, bo Rada Polityki Pieniężnej nie ma wpływu ani na ceny gazu, ani na to, co robi chociażby Unia Europejska, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Te dwie rzeczy musimy odróżniać, właśnie, ale nie ulega wątpliwości, że one będą miały pozytywny wpływ na wysokość inflacji. Oczywiście z kolei one rzutują na to, co dzieje się w sferze bankowości. Z jednej strony dla tych, którzy mają wkłady oszczędnościowe, sytuacja będzie korzystniejsza, bo banki wreszcie zaczną płacić odsetki, a tych, którzy mają pieniądze pożyczone, czyli kredyty, sytuacja będzie mniej więcej korzystna, no bo te pożyczone pieniądze będą kosztowały drożej. Wspomniał pan o polityce klimatycznej. W ekonomii nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Wspomniał pan o polityce klimatycznej Komisji Europejskiej. Komisja Europejska stoi na stanowisku. Ostatnio rzecznik komisji zabierał głos w tej sprawie, że jeśli chodzi o system ETS, to nie ma żadnych uchybień, żadnych tutaj spekulacji i generalnie problemu, przynajmniej na razie Komisja Europejska nie dostrzega. No, my mamy to między innymi wcześniejsze wystąpienie naszego pana premiera na posiedzeniu Rady Europejskiej, które spotkało się ze wsparciem kilku krajów, ale rzeczywiście ma pan rację, komisja upiera się przy swoim. Co zupełnie dalej? Niedawno opublikował pan premier Morawiecki taki, można powiedzieć, swoisty wykład ekonomiczny na portalu Euractiv, bardzo opiniotwórczym unijnym portalu. Tam wykłada, na czym polega wyrodzenie się tego mechanizmu. Tak, i to, o czym mówię, to była już reakcja na artykuł pana premiera w Euractiv. Tak, to prawda, więc panie redaktorze, ale myślę, że ta dyskusja tak naprawdę dopiero na forum europejskim się rozpoczyna i rzeczywiście nie ulega dla mnie wątpliwości, że Rada Europejska musi na to zareagować, bo zbudowany mechanizm ETS-u miał wymuszać w sposób sensowny działania tych, którzy w miksie energetycznym mają za dużo energii. Czekamy zatem na te decyzje Komisji Europejskiej, panie pośle. A teraz osłabia możliwości inwestycyjne, bo zabiera firmom pieniądze. W tym sensie on przestaje spełniać ten cel, do którego został powołany. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiok. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Audycja popołudniowa, 19 minut po 18.